Manko siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Słuchajcie, co nam pozostaje? Co nam pozostaje? No nic innego jak znaleźć naszego brata Jorna. On gdzieś się zapodział, gdzieś tu zniknął. Chciałem serdecznie podziękować też niewidzialnemu za aktywność pod filmami, bo szczerze, tak mi łeb rozwala ilość tipów i komentarzy. No, kurna, znając pamięć mojej złotej rybki, większości z nich pewnie nie zastosuję, bo zapomnę, ale będę próbował się odnosić. Będę próbował się odnosić, jak wiecie, jak będę pamiętał, bo to mówię, ze mną to jest ciężki temat. Natomiast bardzo mi się podoba to, że faktycznie niewidzialny tak dużo komentujesz, no i że dajesz faktycznie te tipy. Wiem, że ominąłem coś na dachu, bo nie pamiętam, w którym miejscu to było, więc podejrzewam, że w next odcinku może spróbuję sobie to znaleźć, bo to w którym to odcinku było, czekaj. Kolego, w 9. A, to w 9 to byliśmy tam u alchemika, to pewnie tam coś na dachu nam zostało. Ale to wiecie, to odkrywajmy. A tymczasem, no musimy pogadać ze wszystkimi. O Jezu, mi się głos złamał. Musimy pogadać ze wszystkimi, dowiedzieć się, czy coś wiedzą, bo no Jorn nam zniknął, prawda? Ktoś go porwał najprawdopodobniej. Jak wygląda praca rzeźnika? Sprzedaj mięso. Aha. No to kurwa, pogadamy? Co wiedzieć o Silbach? Czy twoje zdanie się tu liczy? Kurwa. Rupert, mam miksturę. Co to? No dobra. Mam miksturę. Świetnie. Też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. A, to ja miałem mu coś... Aha, ja już zapomniałem o gościu. A, bo Rupert to jest ten, co... My z nim przyjechaliśmy tutaj, w sensie przyjechaliśmy, przypłynęliśmy tutaj i oni do tej jaskini poszli i mamy potem to ciało tam wrócić. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze skojarzyłem fakty. Ale nie jestem pewien, czy dobrze skojarzyłem fakty. No jest jak jest. Dobra, co wiesz o zaginięciu Jorna? Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. Przyszedłem tutaj jako jeden z ostatnich. Kurna. Nie widziałeś ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. No, Fabio. Dlaczego tak myślisz? To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam z nim. W sumie... To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. O, znowu Fabio. Ciekawe. Dlaczego jeden z nas miałby porywać drugiego z nas? Dlaczego jeden z nas miałby porywać drugiego z naszych? To się nie trzyma kupy. A cholera was wie. Pewnie mieli jakieś bandyckie porachunki. W Silbach żyją sami uczciwi ludzie. I mam nadzieję, że tak pozostanie. A to kość trzeba kill him? Czy co? Że ma nadzieję, że tak pozostanie. Kurna, no ale ten Fabio śmierdzi w sumie. I jak dobrze pamiętam, on miał do nas pretensje o to, że wuj nam pomaga. No, więc coś tutaj jest na rzeczy. Zobaczmy, czy mogę z kimś jeszcze o tym pogadać. Tu nie. Wiktor? Nie wiesz, gdzie mógłbym dostać jakieś lekarstwo? Co możesz powiedzieć o wiosce? To nie. Mogę ci zadać parę pytań? Zwykle to ja przypytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Tu automat mnie przywołał. Widziałeś gdzieś ostatnio Jorna? Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. No właśnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie.
Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Już wolałbym pomoc policji niż Straży Miejskiej. Straż Miejska się do niczego nie nadaje. A nie, poczekaj. W tej grze nie ma policji, jest Straż Miejska. Tak, miałem. Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Dzięki za informację. Mamo... Słyszałem, co się stało. Współczuję ci, naprawdę. Dobra, to zaraz. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Hmm. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. Wiem, że to niewiele. Ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Co chciałem wam powiedzieć? To, co chciałem wam powiedzieć, to to, że ostatnio mam jakiś taki dobry humor i mam takie durne wstawki, więc jak wam to przeszkadza, to sorry. No ale no taka sytuacja jest aktualnie. Ale co do samej fabuły, to tak ten dialog z tym Wiktorem natknął mnie trochę, bo być może Kurt ma zatarg z kimś z miasta, wiecie, z jakimiś bandytami, buntownikami, coś w ten deseń. I oni... nie wiedzieli, kogo mają porwać i tak dalej, ale wiedzieli, gdzie mieszka. Więc Jorn leżał sobie spokojnie w tym domu wuja Kurta. Oni wbili do środka, porwali go, myśląc, że jest to Kurt, a nie jego bratanek. Więc tak się zastanawiam, czy nie ma, czy ta historia nie wygląda w ten sposób. Bo trochę tak wygląda, jakby tak to miało być. No bo tu się nic kupy nie trzyma, nie? No bo po co miałby ktoś wbijać do chaty Kurta? Akurat do jego chaty. Po co ktoś miałby porywać Jorna? Skoro nikt nie wiedział w zasadzie, że on tu jest, oprócz tych, którzy przybyli. No to jeden dzień tak naprawdę, dwa dni może. Więc realnie, no to tak się zastanawiam, jaki jest w tym logiczny sens, nie? Już prędzej pasuje to tym faktycznie zatargiem z kimś z miasta, który tu przybył i po prostu go porwał, nie? Ale poczekajcie, bo teraz tak, mamy nowy topór. Lekki topór. Oprócz tego, że ma wartość... A, i jest bronią jednoręczną. O! A damage taki sam, no to nice, to fajnie. To się przyda. Ale co my mieliśmy zrobić? Bo ja już się chwilowo zgubiłem. Poczekajcie, bez śladu. Do kogo mieliśmy się udać? Wiecie, gdyby mój brat faktycznie został porwany... Ze strażnikami pogadać, ale jeszcze pogadać z tym Fabio zasrańcem. Bo jeśli on zniknął, to wiemy, kto to był. Jeśli on nie zniknął, to tak naprawdę to może być ktokolwiek, nie? Tu jest Kazem. Wiecie, gdzie jest Fabio? Farmer. Ty, Sander. Co ty tu robisz? Ej, kolego. Chwila. Co tu robisz? Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Zajęty jestem! A, i teraz się... Dobra, czy on się zbugował, okej. Okay. Myślałem, że mamy go łapać czy coś. A tu buget po prostu. To jest Rick, to on mnie nie interesuje. Fabio! Co
Co wiesz o zaginięciu Jorna? Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne baty za ciągłe kłapanie dziobem. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? A nawet jeśli, to co mi zrobisz, mały gnojku? Poćwiartuję cię, ty... Oj, nie powiem. Starszy się o wszystkim dowie. Nie, no do starego nie będziemy kapować, po prostu dostaniesz na dziurę. Gadaj co wiesz, albo dam ci nauczkę. Kurwa. Możesz próbować. Jakieś małpa. Rozmiotę cię jak chrząszcza. No to chodź. Ty kurwa gnoju. O kurwa, kryt mu siadł. No nie! Kryt mu siadł i mnie zabił. No trzymaj mnie, bo nie wytrzymię. Gdyby nie ten kryt, bym go dojechał, no. Ej, ty. Kurwa, nie chciałem z nim gadać, chciałem swój topór podnieść. No i znowu się zbugowało. Dobra, trzeba coś wypić. Ale Lipton, co? Odwaliłem takie gówno, że aż mi jest wstyd. Dobra, czy ja mam jakiś serniczek czy coś? Dobra, to... Zupy rybnej nie będę brał na razie, bo ona troszeczkę więcej daje. Ja aż tyle nie potrzebuję. Dobra, jeszcze raz spróbujemy z tym gnojem. Jeszcze raz spróbujmy. No, no to musi się udać. Musi się w końcu udać. Ja długo nie mogłem broni wyciągnąć i to jest lipa, nie? Nie wiem, czy nie lepszy ogólnie ten większy miecz. W sensie miecz, topór. Ej, ty. Jeszcze ci... Gadaj, co wiesz, albo dam ci... Rozgnij... No to chodź. A dobra, teraz to jesteś na hita, gościu. No. O, jakieś rzeczy. Po co wstajesz? Jeszcze ci nie opierdoliłem ze wszystkiego. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Mogę go jeszcze raz? Hej. Gadaj, co wiesz, albo cię rozgniotę. Dość. Nie bij mnie już. Dobra, za drugim razem się udało. Poharatam ci szczękę. Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem. Ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Oj, kurna. Ale powiem wam, że i tak ledwo, bo prawie dostaliśmy na dziurę za tym drugim razem i tak. Więc gościu ma naprawdę dobre hity, nie? Gościu ma naprawdę dobre hity. Dobra, zjedzmy sobie tą zupę wtedy. Już trudno. Co ma być, to będzie. Jeszcze te jabłuszka dogryźmy. Czujesz się znacznie bardziej świeżo. No to nice. Dobra, zapiszmy sobie. No i widzicie, Fabio wniosek z tego. Nie ma z tym nic wspólnego, więc to musi być według mnie ktoś z miasta. I ta moja teoria zaczyna nabierać sensu i rozpędu. No. Tylko pytanie, kto, dlaczego i po co? Kto, dlaczego i po co? To są te pytania, które mnie tu nurtują. Natomiast tak, weźmy sobie jeszcze... Ja mam jedną strzałę tylko. Idźmy sobie, zróbmy strzały. Na pewno. Dałaby się jakaś lepsza broń ogólnie. To zbyt dobra nie jest. A, warsztat, dobra. Wiem, że mogę coś stąd zabrać. Mały kołczan bełtów, kusza treningowa. Prosty nóż, dobra, warsztat. Twórz amunicję. Twórz strzały z lag. Wszystkie. 37, przerób lagi na 50 strzałów bełtów. Nie ma żartów. Dobra, a ta kusza treningowa, ile ona ma damage'a? Kurwa, ona ma więcej. Ale pewnie dłużej się ładuje, to bez sensu. Natomiast, co ja bym chciał? Ja to bym chciał... Ile mam hajsu?
Ochrona przed obuchami. Czemu ja tych rzeczy nie używam w ogóle? To jest moje pytanie za 100 punktów, co? Nauka przepisywania zwojów. To też mogę sobie przecież... Nauka pisania zwojów. Nie wiem, czy to mi się przyda, ale... Jak mogę tego użyć, to dlaczego miałbym tego nie użyć? Zwykła skrzynia pełna ryb. Coś warte jest w ogóle? Nic. Może później będzie mi potrzebna do czegoś. Mam jakieś sakiewki, które można otworzyć? Skórzany mieszek, dobra. No dobra, no trochę tego hajsu mam, ale tak szczerze to... No nie za dużo, no. No nie za dużo, no co ja wam będę mówił? Bym powiedział, że strasznie mało. Ale no jest jak jest. Dobra, te jabłuszka bym jeszcze chciał. Żeby sobie odnowić do fulla. I może byśmy poszli z naszym kolegą Rupertem, co? Rupert. Hej, ty. Chodź, Rupert, chodź, idziemy po Maven. Za mną! Nie wiem, czy to przeżyje, ale idźmy. Nie wiem, czy to przeżyje, ale idźmy. Jeszcze bym chciał sobie tylko zapisać. Dla pewności, wiecie, dla pewności. Dobra. Ciekawe, gdzie nas Rupert zaprowadzi i co będzie się działo tam po drodze. Bo jak dobrze pamiętamy, było tam mnóstwo tych latających... Jezus, zapomniałem, jak one się nazywają. Jak się nazywają? A, krwiopijców. Tych latających krwiopijców zasranych. No i cierwojadów. Znaczy, cierwojadów się nie boję, jakby umówmy się. Ale ci krwiopijcy jednak są dość irytujący. Żeby nie powiedzieć, że bardzo irytujący. Więc no. Jestem ciekaw w ogóle, co by się wydarzyło, gdybym na początku wybrał... tą drogę... O właśnie, a propos cierwojadów. Gdybym na początku wybrał tą drogę... O kurwa, w dzika strzelam. Gdybym na początku wybrał tą drogę z pójściem z nimi przez te jaskinie, to to by się tam wydarzyło. O ile by się wydarzyło cokolwiek, nie? No bo to też... O kurwa, wilki są jeszcze po drodze. O, ja jego biję! Ale mu w dupsko strzeliłem. Ty, ale... No idź mi z tym wilkiem stąd w cholerę. Nie chciałbym tego kolegi Ruperta postrzelić. O, ale skóra wilka się przyda. Gdzie on jest? No przestań gonić tego ścierwojada, kretynie! No nie, jeszcze wilk się na niego rzucił. Przepraszam, dzik się na niego rzucił. No gdzie on biegnie, no? Ale my mieliśmy dołem iść, nie górą. Co ty robisz? On jest jakiś nienormalny. Ej, ale przynajmniej expa mi nabija. Może jednak byśmy poszli, co? Tędy. Chodź, chodź, bo tu jeszcze jeden dzik jest. A nie, to ścierwojad, przepraszam. No to... prawie to samo. No, dawaj. To trafi dzisiaj. O, nice. Dobrze. Dobra. Na chillku sobie schodzimy. Ciekawe, co tu nas jeszcze spotka, nie? A tych grzybków nie da się podnieść. Dobra, ścierwojadów jest tu jeszcze od groma. O, jest jeszcze krwiopijca, dobra. Ale ten mały krwiopijca to easy. No ruszaj, ruszaj tym ścierwojadem, chodź. Dobra. Ej, ale nabijamy expa tutaj fest. Podoba mi się to. Niczego tu nie znajdę. Podoba mi się to, no tylko Rupert niech tankuje, a ja sobie będę strzelał, nie? Mam nadzieję, że oni go nie zabiją, bo to trochę przypał będzie. Oj, mi się chyba strzały skończyły, co? Dobra, na chillku. Cześć, krwiopijcy, nic. Dobra, u wilka też nic. Rupert, ile ty masz HP ogólnie? Oj, połowę masz. To stary, powiem ci, że tak nie bardzo to wygląda. Przecież tą połowę to pewnie ja mu zabrałem. Biorąc pod uwagę, ile razy ode mnie dostał hita po plecach z łuku, to podejrzewam, że to ja zadałem najwięcej damage'a tutaj w tym wszystkim. No nie wiem, ze 4 strzały to przynajmniej dostał w plecy, nie?
biedny chłopak. No ale no co zrobisz, no nic nie zrobisz, taka sytuacja, nie? Dobra, telekineza, zobaczmy sobie co my tu mamy. Jakieś jagody. Bzy, on niech się tam bije, ja se tu, wiecie. Dobra. Jeden ścierwojad zginął. No dawaj go, dawaj go. Dobrze. Fajne jest to, że ja mięska chociaż z nich wyciągam. I te jajca, nie? No tak niby nic. Ale wiecie, ale zawsze jakiś tam hajsik, kurde, z tego później może wpaść. Ognista pokrzywa jest tam na górze. Turdest polny. No, ten tip z telekinezą to był najlepszy tip, jaki mogłem dostać chyba. Naprawdę. No, chłopak se idzie, teraz patrzcie. No, no i se sprawdzam. No i jest coś, nie ma. Coś mi bąka puściło do ucha? Co to było? To było dziwne. Czy to są te jaskinie? O kurna, już widzę co jest w środku, dobra. Już widzę co jest w środku, czyli dobrze, że tu... Znaczy inaczej, czy byśmy poszli tutaj, czy tutaj, to i tak byśmy mieli walki po drodze. Z tego co widzę. I tak musielibyśmy z kimś walczyć. Tylko może wtedy by nikt nie zginął, jakbyśmy poszli tędy. Może wtedy by nie zginęła. A co zginęła? W tej jaskini. No, to jest dobre pytanie. Co by się wydarzyło, nie? Co by się wydarzyło? A póki co to widzę chyba, że nam się loading... A nie, już nie. Będzie, że nam się przycięło coś. O, jest. Umarta. Marta U. Umarta. No. Dobra, dawaj tego topielca, no. Bij go. Dobrze, brawo. Nic tu, niczego tu nie znam. No, nawet pazurów, nic, zero. Dobra, to ja se pozwiedzam tą jaskinię. O! O! Co my tu mamy? O! Noga szkieletu. Dobra, to mi się nie przydać, ale może. Chuj wie w sumie. Zobaczmy co jeszcze. Zanim wejdę w środek, to zapiszę oczywiście. O, lodowa strzała, monety. Nice! Dobra, jeszcze HP jakieś by się przydało odnowić, co? Dobra, zjedzmy sobie te jajca. Jedno jabłuszko i powinno być git. Dobra. Zapiszmy sobie klasycznie już. Zanim nam się zapisze, no to ten, to trzeba się... rozciągnąć, moi drodzy, rozciągnąć, żeby się nie zastać, tak jest. Polecam rozciąganko przed komputerem od czasu do czasu. Przed telefonem też, przede wszystkim karku. Żeby nie bolał później. No i co? No zapisze mi się ta gra dzisiaj? Bo ja tu mam jeszcze do polutowania, człowieku. Nie wiem, raz się to zapisywanie zatnie w połowie, raz na samym końcu. By ciężko to... Dobra, co my tu mamy? Tu się coś wydarzy? Nie, myślałem, że jak wejdę w to coś się wydarzy, ale widzę, że nic to nie zmienia. Może to i lepiej, bo jakby nam się tu jeszcze szkielety zrespiły, to byłby przypał. Dwójka. O kurna, nie żyją. A szlak by to. No trudno. Zawiodłem ich. Zawiedliśmy. Miejmy nadzieję, że nie cierpieli. Patrząc na ich rany, wątpię. Trzeba się nimi zająć. Tak. Racja. Czy to znaczy, że mnie tepnie? A nie, już myślałem. Bo ja chcę sobie właśnie pozbierać jeszcze wszystko, co tu leży. Widzę, że tu chociaż... Aha, on mi miksturę zostawili na grobie. No, zajebiście. Myślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. No i co? Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Możliwe. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. Dobrze, Rupert, dzięki. Ale poczekaj, gdzie my trafiliśmy, bo... O kurwa! Ej, gobliny! No nie, bo...
Znaczy... Dobra, jeden goblin zdech. Kurna, to za małe gówno. No, idź mnie stąd. Dobrze, uff. Został tu jeszcze ktoś? Ej, no, ale czegoś takiego to się nie spodziewałem, że... Wejdziemy tu i będą gobliny na mnie czekać, nie? Serio? Czym? Nie mam kilofów. A tu kilof by się przydał, jak znalazł. Rudy żelaza. Grzybki jeszcze też. No. Dobra. Wychodźmy sobie powolutku. Tu jeszcze grzyby też. Mięso kopacza. No te mięso kopacza akurat daje dużo, więc ja bardzo chętnie sobie je zawsze podnoszę. Choć bardzo rzadko z niego korzystam. Ale ogólnie bardzo chętnie podnoszę, bo kiedyś może się przydać, nie? Mnie nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. No dobra, słuchajcie. Ale zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam też do wspierania. Przycisk wesprzyj obok subskrypcji. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.